Suwalski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przygotowuje się pełną parą do swojej sztandarowej imprezy. Mają już opracowany scenariusz, planowana jest lista artystów, którzy wystąpią na scenie. Na czele Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku stoi Anna Walijewska-Maksymowicz. To dla niej nowa rola, ale Suwalczanie doskonale pamiętają jej zaangażowanie przy realizacji chociażby takich akcji jak Szlachetna Paczka, którą koordynowała. Od kilku lat gdzieś tam pomagałam w tworzeniu Wielkiej Orkiestry, może tak bardziej z tyłu. W tym roku wyszła taka troszeczkę potrzeba, aby pojawił się też ktoś nowy, ktoś, kto chciałby wziąć sporą odpowiedzialność tak naprawdę na swoje barki i po licznych namowach zdecydowałam się spróbować. Do końca tygodnia potrwa rekrutacja wolontariuszy. Szefowa zaprasza do udziału w tym przedsięwzięciu. Brakuje jeszcze około 30 osób. Chętni mogą zgłaszać swój udział przez internet albo w siedzibie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A w tym roku będziemy wspierać najmłodszych, czyli noworodki. Chodzi o ratowanie życia, podtrzymywanie życia. Także mam nadzieję, że w Suwałkach uda się fajną kwotę zebrać. I trwają powolutku tak naprawdę przygotowania, bo teraz jesteśmy zajęci rekrutacją wolontariuszy. Został ostatni tydzień, kiedy wolontariusze mogą się zgłaszać do siedziby sztabu, który mieści się w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, w Centrum Trójki. Tutaj będą rozdawane puszki, ciepłe napoje, kanapki. Jest to dopiero wielki początek czegoś, mam nadzieję, fajnego. Marzy nam się troszeczkę wyjście, powrót do takich starych czasów, kiedy to orkiestra grała na świeżym powietrzu. Może nie będą to imprezy tak spektakularne, masowe, natomiast mamy nadzieję na imprezę taką plenerową, na otwartym powietrzu, w muszli koncertowej. Będą grały lokalne kapele, przygrywały w ten właśnie taki mroźny dzień, a jednocześnie piękny i ciepły dzień, bo tak naprawdę ludzie jednoczą się wokół wspólnego celu, a taki cel myślę, że ogrzewa wiele serc. Prowadzone są rozmowy z Galerią Handlową Plaza, by jak co roku wolontariusze mogli tam wejść bez problemu, oraz dyrekcją OSIR-u. Mamy nadzieję, że tam będzie z kolei rodzinnie, na sportowo i że każdy będzie mógł też ogrzać się. Wraz z nową szefową sztabu pojawią się pewne innowacje. Chcę, żeby w tym roku Światełko do Nieba miało zupełnie inny wymiar. Chcę, żeby to były lasery, pokaz laserów wraz z muzyką na żywo. Coś zupełnie innego, ale bardzo ekologicznego, bardzo prozwierzęcego i myślę, że o wiele tańszego. A przecież o to chodzi, tak? Żeby tych atrakcji było dużo, ale żeby były stosunkowo niedrogie, po to, żebyśmy jak najwięcej zebrali na orkiestrę. We wtorki sztab dyżuruje od 12 do 20, w środę od 8 do 12, w czwartki od 8 do 16.